W zdrowym ciele zdrowy duch. Stąd nie brakuje Lubanian, którzy cenią sobie aktywność fizyczną. Jedni trenują indywidualnie, inni w grupach, często zrzeszeni w klubach sportowych. Sportowców ci u nas dostatek. A co w ostatnim czasie wydarzyło się na lubańskiej arenie sportu? Dziś w wideoinformatorze konsultacje dotyczące przebiegu cyklostrady oraz Lubańska Gala Sportu. Cyklostrada Dolnośląska to projekt opierający się o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Zaplanowano ponad 1800 km dróg, a kwota tego przedsięwzięcia wynosi 850 milionów złotych. Budowa całego systemu tras rowerowych w naszym regionie będzie oparta o współpracę z samorządami. Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie ich przebiegu. Te szlaki muszą spełniać określone kryteria, żeby mogły być finansowane z środków Unii Europejskiej, a to będzie główne źródło finansowania. Te konsultacje są po to, żeby wysłuchać się w głosy samorządowców, fachowców, ale i również osób, które na co dzień korzystają z tych tras rowerowych albo chcieliby korzystać z tych tras rowerowych, bo coraz bardziej popularne są te trasy kilkudniowe. Jak informuje marszałek, główne prace planistyczne już trwają. Wyrysowanych jest 11 szlaków. Określenie harmonogramu prac i realizacja tego zadania będzie zależała od wysokości środków przyznanych na ten cel. Osobiste zaangażowanie marszałka województwa dolnośląskiego w konsultacje z samorządami pokazuje, jak ważny jest to projekt dla całego naszego województwa. Nieocenioną pomocą w tych konsultacjach było również zaangażowanie radnej Sejmiku Dolnośląskiego Teresy Zębik. Samorządowcy miejscy zapewniają, że sprawy przybierają coraz lepszy obrót. My jako miasto od samego początku konsultacji bierzemy w nich bardzo aktywny udział. W związku z tym, że pierwotnie trasa miała przebiegać ścisłym centrum Lubania, czyli ulicą 3 Maja, Bankową, Armii Krajowej, zaproponowaliśmy alternatywne rozwiązanie. Dużo lepsze przede wszystkim ze względu na rodziny z dziećmi, a także bezpieczeństwo rowerzystów. Zaproponowana trasa ma przebiegać od ulicy Dolnej ulicami Różaną, Lwówecką, Graniczną, Antera, Podwalem, przez Park na Podwalu, Włókienniczą, Starolubańską, aby przez ulicę Zawidowską połączyć się z miejską drogą rowerową prowadzącą w stronę Ogrodów Działkowych i Siekierczyna. 8. Lubańska Gala Sportu za nami. W związku z utrzymującą się pandemią cieszy fakt poluzowania obostrzeń, co umożliwiło zorganizowanie wydarzenia będącego okazją do docenienia pasjonatów sportu i ich wysiłku włożonego w kształtowanie prosportowych postaw. W tegorocznym plebiscycie i konkursie wzięli udział reprezentanci 6 klubów sportowych. Gwiazdą sportu miasta Lubań 2020 została Patrycja Sobul z Bojan Box Lubań. Czy spodziewała się wygranej? Nie spodziewałam się, bo nie wiedziałam, że aż tyle ludzi śledzi moją karierę w tym sporcie. No ale już jak widzimy, to bardzo dużo osób, jak po liczbie punktów zauważyliśmy, to no i udało się, tak? Wygraliśmy to. Drugie miejsce w plebiscycie Ziemi Lubańskiej i portalu Lubię Lubań zajął Oskar Rymer z Łużyce Lubań. Cieszę się, że zostałem wyróżniony jako sportowiec. Uważam, że cała drużyna nasza zasługuje na to, że ja po prostu jestem może jako reprezentant bardziej tej drużyny. Zostały nam jeszcze 2 mecze do końca i uważam, że bardzo dobrze się spisujemy w tym sezonie i może owocuje to tym, że awansujemy do wyższej ligi. Trzecie miejsce na podium zajął Filip Głowacki ze Sparty Lubań. Dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie, dziękuję moim rodzicom i trenerowi. Kolejne miejsca zajęli Wiktor Jaworski z klubu sportowego Samuraj Lubań oraz Robert Kędzia z miejsko-gminnego klubu sportowego Kwisa Lubań. Czuję się wyróżniony, za to zostałem taką możliwość, żeby przyjść na tą galę. Sportowcem roku miasta Lubań 2020 został Rafał Kustos, UKS Orka Lubań. W jego imieniu chciałbym podziękować, gdyż Rafał teraz dalej trenuje, bo przygotowuje się do czynianych mistrzostw akademickich w Stanach. Jeszcze 2 tygodnie będziemy go gościli w Lubaniu, będzie trenował, no i wylatuje z powrotem do Stanów. Przyleciał tutaj po to tylko, żeby zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie, gdzie mu zabrakło jednak 30 setnych, ale jeszcze jest młody chłopak i za 4 lata myślę, że to osiągnie i taki mamy plan i myślę, że to się nam uda. Po części oficjalnej galę uświetnił występ artysty, kabareciarza i poety Grzegorza Żaka. Jaki piękny dzień, pachnący sad, kwitnący kwiat,
bzyczenie os, a w mej głowie ta myśl, oje! Przecież mam niezły głos. Z gardła płynie śpiew, natury zew, bzyczenie os, napuchły noc, a w mej głowie ta myśl, oje! Przecież mam niezły głos. Zapiszę się do chóru, będę śpiewał na mszy. Babcia będzie mnie chwalić, tata nie będzie zły. Pójdę tam jeszcze dziś, niechaj zapiszą mnie. Chcę, by każdy usłyszał mój słowiczy śpiew, bo mi w duszy gra. Tra la la la, mam w sobie jazz, mam w sobie coś, a w mej głowie ta myśl, oje! Przecież mam niezły głos.